Hej, siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Artane, a to jest kolejny już tam któryś odcinek z serii Zagrajmy na luzie. Tak, kiedyś była taka seria, postanowiłem ją w sumie wznowić, bo czasami wpadają mi w ręce takie tytuły, które są nikomu nieznane i zobaczymy, co to za tytuły będą, a mam takich tytułów dość sporo na moim Steamie, więc myślę, że seria ma szansę się jakoś rozwinąć. No i co? Pierwszą grą, którą zobaczymy, czy jest gównem, czy jest czegokolwiek warta, jest The Culling of the Cows. Zobaczmy więc, co to jest. Press space to continue. Dobra, jesteśmy jakimś... no tak, kredyty mamy, żeby kupować nową amunicję i ulepszać naszą broń. Dobra. A jeżeli kupiliśmy amunicję, możemy zmieniać typ amunicji. Większość broni ma dużo tierów ulepszeń, no i ich koszt będzie zwiększał się z każdym ulepszeniem. Assist to keep the enemies back, assist to jeszcze. No to są jakieś skillsy. Dobra. Ojej, mamy movement, tak? Upgrade mamy ZXCV. Skill mamy 1, 2, 3, 4. Typy amunicji mamy 5, 6, 7, 8. Dobra, supply drop to jest E, reload R, no i jedziemy. Czyli to był tutorial, no dobra. Dobra. Nie. Back to map. Map. The black cow! As the slowest cows of the herd, there's surely not a problem of a good hit or a lead shot. Dobra. Czy są powolne, tak? Czemu jesteśmy tacy ciemni? Dobra, jest jasno. Jezus, nie trafiłem, serio. Ej, tu jest ciężko sobie wymierzyć te krowy. Dobra, reload. Dobrze jest. No nie powiem, gierka jest ciekawa. Grafikom może nie powala, no ale wiecie. Czego się możemy spodziewać po takiej gierce, nie? Dobra, trzeba reloadować. Nie da się przytrzymać reloadu. Mamy tu coś. Kredyty, dobra. Aha. Ejku, ammo! Głupku, ammo! Głupcze! Au. No to zabolać mogło. Zobaczmy, co to jest 6. 6, a nie mogę kupić, no tak. Się nauczyć tutaj strzelać. Muszę się nauczyć widzieć tą perspektywę, chociaż ją jest strasznie ciężko zrobić. To jest główna trudność w tej grze. Ciężko jest wyczuć perspektywę, w którym polu leci ta krowa. Dobra, jakoś teraz mi się udało. Ledwo, ale no. Dobra, widzę, że musimy tu ciągle przeładowywać. Jeżeli się nam skończy ammo, to jesteśmy w głębokiej dupie. No ale... czy gra jest warta zakupu? Ja osobiście dorwałem gdzieś na... nawet już nie pamiętam gdzie, pewnie na jakimś bundlu. Ale w sklepie Steam, z tego co widziałem, ona jest warta 40 zł, czyli 10 euro, tak? Jezus. Nie ma, mamo! Czy mogę ich omijać, tak? Okej.
Chcę spróbować jeszcze z supplies. Dobra, no mamy coś. Możemy kupić sobie nowe ammo. Uła! No ładnie. No dobra. To jest jakieś urozmaicenie do rozgrywki. Na pewno. Nowy typ amunicji, no... Jest inny. No, już widzicie, pisze do mnie znajomy. Tak. Pisze właśnie o tym, o czym mówiłem, że gra kosztuje praktycznie 11 euro. 11 euro, więc no... O, gun upgrade. Raid of Fire ulepszyłem. No, no, jakoś to działa. Infinite ammo. Pięknie. No. Success. Failure, failure, failure. Continue. Dobra. Gierka jest... ciekawa, ciekawa, naprawdę, zaiste. Chcę grać trzeci poziom? Dobra, możemy... The Yellow Cow, żółta krowa. Szybsza od czarnej. Czyli jest szybsza od czarnej, no dobra. Dobra, czym jesteś? Buckshot, o! No to się może bardzo przydać. Buckshot na pewno się przyda. Oje! Oh yeah. Dobra, no z tym to w ogóle jesteśmy mistrzami. Jesteśmy mistrzami świata. Czym jesteś? Ho ho. Ho ho. No ładnie. Dobra, już mi się podoba ten skin. Gra jest wciągająca, pomimo tego, że wygląda jak wygląda. No ale może po prostu dlatego, że lubię sobie czasem zagrać w takiego defendera. Ten jest, no powiedzmy sobie szczerze, nie jest takim randomowym defenderem, tylko wiecie, napieprzamy jakby nie patrzeć w krowy zombie. Co jest jakieś tam... Dobra, mamy prędkość tego zwiększoną, co my tu mamy? God Soul! Dobrze jest. Ej, no może to przejdę. Możemy maksymalnie 10 chyba przepuścić, tak? Czy nie? Nie wiem, jak to jest opisane. No, ładnie. Zrobiłem double killa. Niechcący, bo niechcący, ale zrobiłem. Dobrze jest. Dobra, naprawdę, po tej mapce już kończę ten materiał, bo nie jest jakiś... Nie jest jakoś powalająca, naprawdę. Choć potrafi wciągnąć. No, dobra. Te ulepszenia dają jednak dużo. You shall not pass. Failure. Dobra, no. Trzy poziomy, z tego co widzę, jest ich tu trochę. No. Co by tu więcej mówić? Jeżeli ktoś jest zainteresowany tą grą, no to. Nie wiem, czy polecam, czy nie polecam. Ciężko mi jest się wyrazić na temat tego tytułu. Jest nietypowy. To trzeba przyznać. Jest nietypowy. I sam nie wiem, co o tym sądzić do końca. Grałem te trzy poziomy. Grało mi się dość przyjemnie. Aczkolwiek na pewno ta gra mogłaby być dużo, dużo lepsza. I twórcy mogliby się nad nią bardziej postarać. No, ale mając to, co mamy, myślę, że gra dla niektórych być może stanie się czymś, w co będą grali sobie, aby odreagować. Tymczasem trzymajcie się ciepło, na razie, czołem, cześć!